Yo, 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 witajcie na moim kanale po raz kolejny w świecie L2. Tak jak kiedyś obiecałem, tak teraz wstawiam dwa questy z Aden, które pozwalają dobrze zarobić, a dla osób, które mają dużo szczęścia, zarobić bardzo dobrze. Zadania są banalne i nie męczące, nie ma biegania od NPC do NPC. Jedyne zadanie nasze to mordowanie potworów z listy i tyle, samo leci. Pamiętaj, aby subskrybować mój kanał, w bardzo dużym stopniu pomagając mi w rozwoju. Z tego co widać, większość z Was ogląda moje filmiki, ale nie subskrybuje mojego kanału. Zajmie Ci to dosłownie ułamek sekundy, a będziesz dostawał lub dostawała powiadomienia, kiedy wrzucę coś nowego. A dla mojego kanału będzie to miało ogromne znaczenie. Już niedługo dobijemy do 500 subskrybentów, a to odblokuje możliwość tworzenia ankiet dla Was, gdzie będziecie mieli realny wpływ na treści zamieszczane na kanale. Z góry dzięki! No to zaczynamy z tymi questami. Od razu wspomnę, że opisy questów i listy mobów do zabicia będą w opisie pod filmikiem. Na pierwszy ogień pójdzie zadanie od Clampa z adeńskiego magazynu o nazwie Let's Card Game. Zadanie można wziąć na 61 levelu postaci. Moim zdaniem jest on mniej płatny od zadania z adeńskiej kuźni i wybieranie nagród potrafi mocno zawalić plecak. Polega na zbieraniu czerwonych kulek Red Gems, za które będziemy mogli pograć w pokera z krasnoludem. Za 50 kulek można zagrać jeden raz. Jeśli wylosujemy parę, wygrywamy dwa enchanty Armor Degrade. Za coś lepszego, na przykład dwie pary lub trójkę, jest enchant weapon C Grade. EWC jest chyba maksymalną nagrodą, jaką można zgarnąć z tego zadania. Tym razem uzbierałem około 2000 kulek i za to zdobyłem sporo EAD i EWC. Nie ma tragedii, ale zawsze może być lepiej. Na końcu zobaczycie, ile czego wygrałem. Drugi quest omówię w dalszej części. Komu nie będzie chciało się oglądać tego do końca, umieszczę w opisie skrót do drugiego zadania.
Drugie zadanie, Seductive Whispers, bierzemy w Adeńskiej Kuźni u Wilberta na minimum 50 poziomie postaci. To zadanie przy dużym szczęściu pozwoli nam dużo zarobić. Quest, tak jak poprzednio, wymaga od nas zabijania potworów, z których dropią niebieskie kulki, Spirit Beats. Za te kulki również możemy pograć z krasnoludem. Możemy postawić jedną kulkę lub 50 i zagrać. Jeśli wygramy, możemy odebrać nagrodę z pierwszego poziomu. Jeśli zdecydujemy się grać dalej i wygramy, to możemy dostać nagrodę z drugiego poziomu i tak dalej. Lista nagród w opisie pod wideo. Z doświadczenia wiem, że należy grać za 50 kulek i grać do końca. Na samym końcu jest do odbioru ponad 2 miliony adeny, 2 EAA i 1 EWA. W tym zadaniu również miałem około 2000 niebieskich kulek. Niestety nie miałem zbyt dużo szczęścia w losowaniu, ale coś tam jestem do przodu. Tak jak poprzednio, nagrody są na końcu filmiku. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał i będziecie wbijać na następne wideo. Jeszcze raz przypomnę o subskrybowaniu kanału i bardzo dziękuję wszystkim, którzy już zasubskrybowali mój kanał. Zdrowia i do następnego! Mm-hmm.